Traumatologia to jest leczenie choroby urazowej. To tak zwyczajowo łączy się z oddziałami ortopedycznymi, które w nazwie mają oddziały chirurgii urazowej, natomiast tak naprawdę zagadnienie jest na pewno szersze i choroba urazowa dotyczy całego organizmu. To jest po pierwsze choroba, która polega na złamaniu lub jakimś stłuczeniu, ale taki człowiek chorując przerywa pracę zawodową, w związku z tym podejście musi być dużo bardziej ogólne i jak gdyby ta część, powiedzmy sobie, ortopedyczna czy część operacyjna powinna być tylko elementem leczenia, natomiast celem powinno być jakby jak najszybsze przywrócenie tego człowieka do jego roli społecznej. I to jest taki w tej chwili jakby kierunek, który polega na tym, żeby jak najmniej tej choroby leczyć w szpitalach, żeby szpitale się zmieniły z takich jakichś warunków typu przypominających nieco więzienie, typu zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania, pasiaki, kantyna, jedzenie na komendę, w takie miejsca, do których przychodzi się, aby otrzymać określoną jak gdyby usługę medyczną, a następnie jakby natychmiast, jak tylko to jest możliwe, wraca się do domu i w tym aspekcie jakby rola pacjenta w leczeniu choroby urazowej powinna stopniowo coraz bardziej rosnąć. Jakby coraz więcej pozwalamy na coraz więcej rzeczy, coraz bardziej ufamy pacjentom. Także to jest taka choroba urazowa dotyczy zawsze całego człowieka. Mówmy o tej najprostszej chorobie urazowej, to znaczy takiej, która dotyczy, powiedzmy, narządu ruchu, to jest to jak gdyby leczenie, którego intencją jest powrót do pełnej sprawności fizycznej. Może w ten sposób. W związku z tym coraz mniej będzie tych tradycyjnych atrybutów typu gips, na przykład jakieś tego typu rozwiązania, gorsety, prawda? Coraz więcej można osiągnąć, ucząc go odpowiednich zachowań, ćwiczeń. Natomiast ten okres jakby leczenia choroby urazowej bardzo się wydłuża, bo kiedyś, kiedy jak gdyby intencją było na przykład uzyskanie wzrostu kości, jakby nie bardzo nas interesowało, czy ten człowiek na przykład wraca do uprzedniego hobby, to leczenie było jak gdyby prostsze i krótsze. W tej chwili jest tak, że jedynym kryterium wyleczenia jest powrót na uprzednio zajmowane stanowisko pracy i do uprzedniego hobby. To jest tak naprawdę jedyny, naprawdę dobry wynik. I wtedy, jeżeli uwzględniamy ten aspekt, to okazuje się, że leczenie jest bardzo długie, wielomiesięczne i realizowane bardziej we współpracy z zespołami rehabilitacyjnymi niż stricte z zespołem na przykład chirurgicznym. Oddziały urazowe powinny chyba zostać podzielone jak gdyby na dwie grupy. Pierwsza, która będzie zajmować się leczeniem urazów ostrych w dniu wypadku i druga, która powinna zająć się leczeniem odległych konsekwencji urazu. I te rzeczy oczywiście łączą się ze sobą, ale nie w taki oczywisty sposób. Jak gdyby problem właśnie między innymi Polski polega na tym, że łączy się te rzeczy. To znaczy, jak gdyby te same oddziały zajmują się udzielaniem pomocy bezpośrednio w dniu wypadku, często pacjentom niezbadanym, często osobom, które mają jakieś rany otwarte, zmiażdżenia tkanek, których stanu zdrowia nie znamy, o których nic nie wiemy, bo są przywożone często nieprzytomne i jak gdyby w tych samych miejscach realizuje się leczenie osób, które mają problemy przewlekłe, na przykład niemożność uprawiania konkretnej dyscypliny sportu, czy jakieś, powiedzmy, bóle przy konkretnych czynnościach zawodowych. Chory, który przychodzi na przykład na operację kolana, powinien mieć pewien taki luksus, znaczy taką świadomość, że jest sytuacja pewnego spokoju, że wokół nic takiego dramatycznego się nie dzieje. Dla niego obserwowanie na przykład ofiar ciężkich wypadków, tej całej oprawy okropnej, to się dzieje gdzieś tam w środku nocy, krew, te wszystkie zmiany opatrunków dramatyczne, to jest coś takiego, jest ogromnym obciążeniem. On czuje się coraz bardziej chory. Także ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o chorych takich, którymi my się zajmujemy, to znaczy osoby, które przychodzą na zabiegi rekonstrukcyjne, oni bardzo źle czują się w warunkach oddziału urazowego, po pierwsze. Po drugie, wiąże się to z pewną obawą na przykład przeniesienia infekcji, prawda? Jeżeli ten pacjent, który leży na łóżku obok, nie mówmy o wypadku, był na przykład po prostu przeziębiony, prawda? To on stanowi pewne zagrożenie dla chorego rekonstrukcyjnego. W związku z tym wydaje mi się, że te rzeczy będą się coraz bardziej jak gdyby administracyjnie rozdzielać. Na przykład ja pracowałem w takim największym w Europie szpitalu leczącym choroby rąk we Francji. To mieścił się 18 kilometrów od miasta w lesie. I chorzy dojeżdżali do szpitala z daleka celowo, dlatego że na przykład ogromny problem, o którym jakby nie do końca
zdajemy sobie sprawę, to jest coś takiego, że szpital prowadzi jakąś działalność, powiedzmy sobie tak zwaną planową, do godziny 14 i o godzinie 14 zostaje zespół dyżurny. W tym zespole dyżurnym przeważnie jest jeden, najdalej dwóch anestezjologów, prawda? W dużych szpitalach trzech, ale oni mają różne zadania. Jeden siedzi na ojomie, drugi powiedzmy na położnictwie, trzeci zajmuje się wszystkimi oddziałami dyżurnymi. I wtedy wiecznie jest rywalizacja. Właściwie co jest ważniejsze na przykład? Otóż oczywiście zabiegi ratujące życie, a więc rany brzucha, krwawienia, nie wiem, zapalenie wrostka robaczkowego, prawda? Natomiast choroby rąk i nóg zawsze mogą poczekać, dlatego że na to się nie umiera, prawda? W związku z tym w praktyce, w leczeniu jak gdyby choroby urazowej narządu ruchu bardzo często jest taka sytuacja, w której nie powinniśmy wchodzić zabiegiem operacyjnym przed na przykład, nie wiem, krwawiący wrzód żołądka, prawda? W związku z tym stale jest taki konflikt, właściwie kto z chorych, który leży na dyżurze, chorych chirurgicznych, laryngologicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych, ma pierwszeństwo. I bardzo często dzieje się w ten sposób, że oczywiście pierwszeństwo mają osoby, które wymagają pomocy najpilniejszej, a chorzy nasi, kolanowi, z chorobami rąk, coś, nie. I w związku z tym niezwykle często jest taka sytuacja, że niezależnie od kompetencji zespołu, od posiadanych środków, od zespołu lekarskiego, którym się dysponuje, nie wykonujemy zabiegów, które uważamy za właściwe, ze względu na to, że po prostu nie mamy jak gdyby dojścia na blok operacyjny, prawda? Dlatego, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale co szóste, ósme dziecko niezoperowane na wyrostek robaczkowy w lato umrze. W związku z tym nawet taki przysłowiowy wyrostek robaczkowy, który już zapomnieliśmy o tym, jaka to jest choroba śmiertelna, że wystarczy jak gdyby udać się do Afryki czy do Indii, żeby zobaczyć właściwie na czym to polega. Że w tej chwili traktujemy to w ten sposób, że jeżeli coś się stanie z chorym na wyrostek robaczkowy, no to ktoś zaniedbał, prawda? Dlatego, że jest to choroba lekka, która się leczy świetnie. Nieprawda. W latach 20., 30. w Polsce na wyrostki robaczkowe umierało tyle osób, ile na wszystkie choroby chirurgiczne razem wzięte. Tylko już nie chcemy o tym pamiętać, bo postęp taki się dokonał, że w tej chwili dajemy sobie z tym radę, prawda? Ale lekarze jakby wiedzą o tym, w związku z tym nie mamy prawa. Nie mamy prawa na przykład, nie wiem, wejść z zabiegiem, nie wiem, przyszywania palca, zabiegiem, który trwa 4 godziny, przed wyrostek robaczkowy. W związku z tym w praktyce oddziałów urazowych jest niezwykle trudno zajmować się zabiegami rekonstrukcyjnymi. Jeden z powodów decyzji naszego odejścia takiego radykalnego z systemu publicznego jest to, że w naszej ocenie niezwykle trudno jest czasami jak gdyby zorganizować kompetentne leczenie choroby, bo na przykład nasze zabiegi rekonstrukcyjne są niezwykle długie. Takie złożone procedury rekonstrukcji kilku więzadeł i łąkotki, i przeszczepy chrząstki i tak dalej, to możliwe, to trwa 4 czy 5 godzin. W tym czasie zablokowalibyśmy cały zespół operacyjny szpitala miejskiego. Gdyby w tym czasie przyjechał chory krwawiący, jest to bezpośrednie zagrożenie życia. Nie wolno nawet próbować wykonywać tego typu zabiegów w warunkach ostrego dyżuru. My się staramy stworzyć warunki do rehabilitacji. Dlatego używamy technik optycznych, dlatego używamy mikroskopów, światłowodów i tej całej technologii operacyjnej, żeby zmniejszyć cięcia chirurgiczne, zmniejszyć krwawienie i operować w sposób, który pozwala natychmiast podjąć ćwiczenie. My robimy rekonstrukcję więzadeł, właściwie w stawie ramiennym, w stawie kolanowym, w stawie skokowym, ścięgna piętowego, tak zwanego ścięgna Achillesa, przeszczepy chrząstki, właściwie to plastyki chrząstki, bo bardzo często to jest tak, że chrząstka ma możliwość odrastania, tylko trzeba ją podrażnić, powiedzmy sobie, czy zmusić do tego chirurgicznie. Plastyki, łąkotek, generalnie zabiegi ratujące stawy, może w ten sposób. Dlatego, że staw, który jest pozbawiony ważnych więzadeł czy ważnych amortyzatorów, takim jak są łąkotki, bardzo szybko zużywa się. I tu jest problem właśnie też i podejścia. Mianowicie, to jest mało znany fakt, ale powód, dla którego mężczyźni idą na emeryturę w wieku lat 65, osobą, która zadekretowała to, że właśnie 65 lat to jest taka granica, był Bismarck w roku bodajże 1901 z tego powodu, że przeciętna długość życia Niemców w owym czasie była 46 lat, 46,4, w związku z tym on tym, co mieli 66, dał emerytury. Taki był powód, prawda? My teraz też o tym nie chcemy jak gdyby pamiętać, że tak naprawdę biologicznie to my chyba jesteśmy zaprogramowani powiedzmy na 46-7 lat. To był taki czas, w którym jest się pełną sprawność fizyczną, prawda? I potem ta sprawność fizyczna powinna dramatycznie opadać. A my w tej chwili uważamy, że powiedzmy 60-letni dziadek powinien pojechać ze swoją wnuczką na narty i że jest to bezpieczne.
prawda? Nawet więcej, że jest to zachowanie naturalne, jakaś integracja rodziny, rodzina wielopokoleniowa. Otóż trzeba mieć taką świadomość, jest to zachowanie w pewnym sensie wyuczone, dostępne naszemu gatunkowi powiedzmy od 30-40 lat i ono wymaga przygotowania. To nie jest coś takiego oczywistego, że będziemy zdrowi mając lat 60. I stąd staranność leczenia urazów u dzieci, u dorastających, u ludzi młodych musi być dużo, dużo większa. To, co kiedyś sądziliśmy, że są jakieś bezpieczne przemieszczenia, że na przykład tam ugięcie kości o 5-10 stopni nie stanowi problemu. Nie stanowi problemu przez 5-10 lat. Po 20 latach niszczy taki staw. Ten człowiek, powiedzmy, który miał wypadek w wieku lat 25, w wieku lat 45 jest młodszy ode mnie, ja gram w piłkę halową, prawda, a on nie może. W związku z tym trzeba dość zasadniczo zmienić sposób podejścia. Staranność, tutaj niezwykle nam pomaga rozwój techniki, to znaczy techniki obrazowania, prawda? To jest to, że my możemy przed operacją zrobić choremu badanie ultradźwiękowe, zrobić rezonans, wyobrazić sobie takie kolano, wszystkie jego składowe. Kiedyś rentgen pokazywał nam tylko kości, my w tej chwili potrafimy obrazować chrząstki, potrafimy obrazować więzadła. W związku z tym mamy możliwość pogłębienia wiedzy przed wypadkiem i zaplanowania leczenia w ten sposób, aby odtworzyć możliwie dużo elementów. Jest to w tej chwili bezpieczne, możliwe, ale wyłącznie pod warunkiem właśnie takiego podejścia spokojnego. W związku z tym, jak gdyby choroba urazowa w warunkach ostrego dyżuru powinna mieć jakby jeden aspekt, to jest jak gdyby zabezpieczenie chorego przed możliwymi konsekwencjami, następnie wygojenie i bardzo szybko zorientowanie się tak właściwie, jakie struktury na przykład poza kośćmi uległy uszkodzeniu i możliwie szybkie i kompetentne rekonstruowanie tych struktur. Jest to sposób postępowania, który bardzo zależy od możliwości chorego, w sensie pewnej konsekwencji, uporu, jego oczekiwań. Otóż na przykład człowiek pasywny, taki skrajnie pasywny, taki, który chodzi do biurka i z powrotem na kanapę, to musi około 1500 razy drgnąć stawem biodrowym. Ja nie mówię zrobić krok, tylko poruszyć nim wyraźnie, żeby żyć, żeby mu nogi nie ścierpły, żeby się poprawić w łóżku, żeby dojść do ubikacji. Natomiast człowiek aktywny robi odpowiednik około 7 km, czyli 10 tysięcy kroków. Natomiast człowiek uprawiający sport, czy coś, powiedzmy 20 tysięcy. W związku z tym to nie jest tak, że my jesteśmy tacy sami i na przykład leczenie powinno być takie same. 23-28% ludzi nie odczuwa uszkodzenia więzadeł krzyżowych w kolanie, bo po prostu prowadzą taki rodzaj życia, w którym nie mają okazji biegać w terenie, zmieniać kierunku ruchu raptownie, przyspieszać, zeskakiwać z wysokości. W związku z tym nie odczuwają tej choroby. Ja nie mówię, że ich kolano nie niszczy się, ale zawsze sobie stawiam takie pytanie, czy właściwie te osoby powinniśmy uszczęśliwiać rozległym zabiegiem operacyjnym i 6-9-miesięczną rehabilitacją, czy też nie lepiej byłoby właściwie zostawić tę sytuację, na przykład zaproponować jej rehabilitację i pewną naukę funkcjonowania z niecałkiem sprawnym kolanem. Prawda? Natomiast człowiek aktywny i to, co mi się na przykład niezwykle podobało w czasie mojego wyjazdu do Francji, to było to, że oni kwalifikują chorych na podstawie osobowości. Jeżeli użyjemy określenia osobowość dynamiczna, wiek jakby w pewnym sensie nie liczy się. Wszyscy znamy takich na przykład 75-letnich, mocno dorosłych panów, którzy na przykład jak przychodzi sezon i panie chyba przede wszystkim, przychodzi sezon, oni jadą na działkę i od kwietnia do listopada tony jakieś przerzucają, chwastów czy czegoś. Dlaczego taka osoba ma być traktowana jako osoba stara i niesprawna, a na przykład 27-letni, powiedzmy narkoman, który ma ogromny problem sam ze sobą. Ma być uważany za osobę rokującą, za coś takiego, bo to troszkę, przepraszam, tak mówię uczciwie, ale po prostu czasami jest tak, że my widzimy, że nasz pacjent lub też swoim postępowaniem pacjent udowadnia nam, że jest człowiekiem niesystematycznym, niewspółpracującym, niechcącym zrozumieć tego, co do niego mówimy lub niewidzącym powodu na przykład do tak ciężkiej codziennej pracy i wtedy być może dla niego właściwym sposobem postępowania jest gips, spokój, zapewnienie mu opieki typu takiego troszkę, tak jak powiedziałem, więziennego, to znaczy w pewnym sensie leczenie go za niego, prawda? Natomiast bardzo często osoba mocno taka dojrzała jest nawykła do ćwiczeń, ma zrozumienie i taką osobę możemy leczyć absolutnie jak sportowca. Także medycyna sportowa na przykład, którą ja jakby staram się uprawiać, nie polega na tym, że my leczymy zawodnika, tylko że oczekujemy treningu. Jeśli pacjent jest w stanie podjąć trening, leczymy go zawsze tak, aby osiągnąć możliwie jak najlepszy wynik. Bardzo często, i to nie są na przykład kwestie finansowe, bardzo często jest tak, że pacjent nie jest w stanie podjąć takiego wysiłku lub na przykład ostatnio miałem pacjenta, który jest człowiekiem niezwykle zamożnym, on żyje w samolotach, on z racji obowiązków zawodowych właściwie 3-4 razy w tygodniu gdzieś tam jedzie i dla niego na przykład zrealizowanie spójnego programu rehabilitacyjnego 9-miesięcznego jest niewykonalne. On mówi, proszę mnie zagipsować, bo Achillesie. Ja się potem rozćwiczę. Jak będę miał czas, to się rozćwiczę. Prawda? I takiego człowieka paradoksalnie też należy leczyć w sposób, nazwijmy to, prostszy,
skuteczny, ale niezbyt skomplikowany, dlatego że jego sytuacja życiowa nie pozwala mu na zrealizowanie programu w sposób spójny, a robienie czegoś na pół po prostu nie ma sensu. Także to są dość złożone kwestie. Moim zdaniem nieprawdą jest, że jest jakiś jeden obiektywny sposób leczenia. Na przykład jakoś tam leczymy uszkodzenie ścięgna piętowego, tego ścięgna Achillesa. Jeżeli ktoś chodzi w ciężkich butach, jest na przykład rolnikiem spod Zakroczymia i jest człowiekiem niezwykle zmotywowanym, on sobie nie wyobraża takiej sytuacji, żeby on, nie wiem, gdzieś wyjeżdżał, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu zostawiał gospodarkę, gospodarstwo bez nadzoru, gdzieś tam jakąś żonę w ciąży, coś dla nikt to w głowie nie myśli. Jest człowiekiem uczciwym, porządnym i on potrzebuje nogi, by dużo chodzić. Mocnej, stabilnej nogi. Jego możemy leczyć w sposób dość prosty i skuteczny poprzez zeszycie takiego ścięgna, zagipsowanie go na 6 tygodni. On sobie tę nogę rozćwiczy znakomicie sam, prawda? Jeśli ktoś chce stawać na palce, śpiewać, tańczyć, stepować, operacja trwa 3,5 godziny, but taki specjalny ortopedyczny, nie wiem, 2600 zł, rehabilitacja 6-8 miesięcy po 3 razy w tygodniu. Prawda? W związku z tym i obie te metody są dobre. Dla tej osoby, o której mówiłem, właśnie z racji tego, że jest porządnym, uczciwym człowiekiem, który ciężko pracuje, noga mocna, stabilna, nie, może nie całkiem taka ruchoma, ale on i tak nie używa tej nogi w pracy zawodowej, a w absolutnie pełnym jej zakresie, prawda? Nie chce stanąć na puentach, nie chce robić takich różnych rzeczy, to tak się właśnie zawsze zastanawiam, jak gdyby, czy jakie jest właściwe postępowanie. I moim zdaniem pacjentów należy traktować poważnie. Znaczy, należy im powiedzieć, proszę pana, są na przykład różne protezy, prawda? Są protezy bioder, które wytrzymują 50 lat, można robić 2 biodra na raz, można chodzić drugiego czy trzeciego dnia i tak dalej. I są protezy, które no niestety dość szybko się zużywają, w ciągu kilkunastu lat trzeba robić jedną po drugiej, a potem na przykład ileś tam tygodni nie wolno na taką nogę stanąć, prawda? I niekiedy na przykład kość jest tak odwapniona, że to ona decyduje o rodzaju protezy. Ale niekiedy to pacjent powinien mieć prawo dowiedzieć się w zasadzie, jakie są możliwości techniczne, tak jak są modele w samochodach, tak są modele protez, dowiedzieć się, jakie są możliwości techniczne i poprosić o wykonanie u niego tej operacji, która jego zdaniem jest najwłaściwsza. Nie jest prawdą, że pacjent nie może, nie wie, nie może tego nie zrozumieć. Każdy z nas, bo my mamy taką skłonność w medycynie ubierania tego, co mówimy, w takie jakieś pseudonaukowe sformułowania, gdyby to było dla pacjenta niedostępne. Na przykład, jeżeli mówimy, powiedzmy, o kolanie, to jest tak, że każdy z nas zetknął się z takim czymś, jak tak zwana woda w kolanie. On jakąś tam choruje, jak go boli, to mu puchnie, potem ma wodę w kolanie. Otóż kolano produkuje smar. Chrząstka stawowa reguluje jego skład, zdrowa chrząstka. Ten smar, tak jak olej w silniku, ma być idealny. Jeżeli on jest idealny, to jest go po prostu bardzo mało. Dokładnie tak, jak między tłokami a cylindrem w samochodzie. Prawda? Tego smaru prawie nie ma, to są jakieś mikrony. Jeżeli nasze kolano produkuje ogromnej ilości smaru, on jest uwodniony. W związku z tym źle smaruje, ono się grzeje. Dotykamy nogi, ona jest ciepła. Bo to jest tak, jakbyśmy tłoki chłodzili wodą. Prawda? I teraz, możemy pacjentowi tłumaczyć, że wie pan, zmieniają się panu proporcje glikozaminoglikanów, dosiarczanu chondroityny. Przecież ja też nie rozumiem, na czym polegają te związki. Dla mnie jako chirurga ważne jest, że to ma być dobry smar. Prawda? Jeżeli ja mówię pacjentowi, proszę pana, jeżeli panu kolano regularnie puchnie, to jest tak, jakby pan do oleju dolewał wody. Na krótką metę to chłodzi silnik, to rozpycha chore powierzchnie, ale na dłuższą one się ścierają. To jest bardzo niebezpieczny stan. To w związku z tym uważam, że zawsze jesteśmy w stanie dobrać do systemu pojęć pacjenta wytłumaczenie, które pozwoli mu postępować absolutnie prawidłowo. I teraz możemy bawić się, udawać przed samymi sobą, że my rozumiemy tak naprawdę, na czym polega kompozycja smaru stawowego. Powiedzmy sobie szczerze, dla mnie jako dla chirurga ta rzecz nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ja te nazwy, ja się z tymi nazwami zapoznaję z książek. Natomiast ja przecież nie widzę tych substancji. Dla mnie to ma znaczenie, czy jak ja tego w czasie zabiegu dotykam, to czy moim zdaniem to jest właściwe, prawda? W związku z tym, tak jak powiedziałem, jeżeli staramy się rozmawiać z pacjentem, to absolutnie uważam każdej osobie, nawet małemu dziecku, nawet osobie, która nie miała kontaktu żadnego z medycyną, jesteśmy przeważnie w stanie wytłumaczyć, na czym polega jej rola, tej osoby, w procesie leczenia, niekoniecznie uciekając się do tworzenia atmosfery tajemnicy, takiej jakiejś zawodowej. Jej nie ma. Akurat, mówię, choroba urazowa jest rzeczą taką niezwykle łatwą do oceny. Chory na przykład, nie wiem, chce, żeby mu się kolano zginęło, prawda? I my go nie możemy oszukać. Robimy operację, mówimy, pana, kolano zginęło się do 70 stopni, prawda? Żeby siedzieć, trzeba mieć zgięcie 110.
no plan minimum jest 120 stopni, to on po 3 tygodniach widzi, czy jemu się zgina do 120 stopni, czy nie. To jest bardzo trudno oszukać. W związku z tym w naszej dziedzinie weryfikacja przez pacjentów tego, czy to, co mówiliśmy, było w jakiś sposób uczciwe i kompetentne, jest bardzo surowa. W związku z tym nie opłaca się tak naprawdę zbyt gmatwać tej sytuacji, dlatego że są to niezwykle dostępne